W właśnie na końcu, czy jakby używałeś w ogóle gry jako narzędzia do, do, do wymyślania sobie tego w jakiś e, Fabularnie tak. Grałeś w ogóle? G grałem, 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 grałem i, i uważam, że samo Night City jest mega, mega inspirujące mhm. e, i, i to jest super i ja też pisząc komiks cyberpunkowe, E, lubię uciekać w jakieś tam boczne uliczki i robić historie, które wydaje mi się, że tam siedzą, więc fabularnie z tego korzystałem, bo, bo no mówię, to na inspiracji. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o samo miasto, to poruszanie się ja kompletnie nie mam orientacji w terenie. Kompletnie. <grym> Czyli nie, 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 się nie zwiedzałeś się? W ogóle tam. nie, e, więc raczej znaczy, może i zwiedzałem, ale zapominałem, gdzie mhm. idę. i. i a, czyli bardziej w, na sam, na, jak gąbka, żeś tak się nasączał tak, tym tym, a nie konkretnie, żeś sobie rozpisywał. Bo wiem, że są pisarze, którzy robią dokładnie tak, że na no, chodzą po mieście, tak, jakby rozpisują sobie każdą scenę, w Londyn. lokują ją w <grym> przestrzeni. Jakby. Wiesz co, ja lokuję też w przestrzeni, ale za, jakby pokoju, że ja wiem, muszę wiedzieć, mm -hmm. gdzie wszystko się znajduje i kto się jak porusza i to jest czasami... Czyli w obrębie sceny, a nie w obrębie całości. Tak, jakby, natomiast jakby. tutaj... Trigger wszedł po prostu cały na biało. To są mm -hmm. wariaty, naprawdę. No to tak, to znaczy, widziałem porównanie z scen z serialu. Oni w ogóle i z... grali w to gry. po kilkadziesiąt godzin i, i odtwarzali to miasto ulica po ulicy. Drzewo że, po drzewie. Że, że ten tak. David, który w pierwszym odcinku idzie do, do Arasaki, no to oni wiedzieli, jak on idzie. Mm -hmm.